Chodźcie, Baśki, tu cielak jest wasz. Basia mała. Baśka mała. Taka malutka. Idziesz tam z nimi i tam już mama się znajdzie. Ty taka gruba, to raczej się... Chyba to nie twój cielak. No szukajcie. Szukajcie, Baśki. Która to... Czyjej to zguba? O, ta jakaś zainteresowana. Kurde, no aż mi serce pęka. A on jest tak cicho beczy, że no, nawet jak ta matka już nie wiem, czy się pogodziła z tym, że go nie ma. I ona go nie słyszy nawet, jak tu łazi i go szuka. No, żadna nie reaguje. Żadna nie szuka cielaka. Po prostu nie mam pojęcia, co to się stało. On tu biała akurat, no to ona ma swojego. No nie ma, nie znalazł jeszcze. Tak już z 10 minut tutaj chodzimy, szukamy matki. Widzę, że podłączył się tutaj pod jakąś jedną samicę, która na razie pozwala mu pić mleko. No najważniejsze, żeby dostawał tu mleko od nich, co nie? Bo nie wszystkie mają jeszcze cielaki, a mleka mają już trochę. Więc tak by tak od każdej się napił, to będzie żył, jak nawet go matka nie zechce. No ale to też widzę już, że to nie jest matka. Bo matka to by panikowała, by była taka bardzo zestresowana i głośna i by się cieszyła, że go odnalazła w końcu, a tutaj żadna nie reaguje tak emocjonalnie jakoś na niego, tylko po prostu stoi i mówi, mam nadmiar mleka, to mu trochę dam. No i już odchodzi. No, to nie jest jego matka. Albo po prostu go nie chce przyjąć. Tak też może być, ale tak patrząc po jej tutaj tam pod ogonem, to ona się nie cieliła ostatnio. Bo teraz od tej pije trochę. Więc, no ale też odchodzi. Baśka, bo cię kurde... O nie! No takie są... To są właśnie zwierzęta. Jaka biedna krowa. Ja chyba ją będę karmił. Biedna krówka. Głodna. No nie wierzę. Nie wierzę. Jest nasz mały kolega z tyłu, ale mama mu nie chce dać mleka, bo to jest niedobra mama i go musimy karmić sami. Ale troszkę jest za ciepłe mleko jeszcze, bo jest podgrzałem i tak patrzę, że jest lekko za ciepłe. Chwilę poczekam i ten, i dostanie ode mnie. No, teraz ucieka. Ale jak się nie napije, to nie będzie miał siły uciekać. Jeszcze troszkę. W ogóle stado go nie akceptuje. Nie wiem, o co chodzi. Byt go odgonił. Masz, ja go muszę na siłę karmić, bo inaczej to z niego nic nie będzie. Ja wiem, że jesteś głodna, ale na raz nie możesz zjeść za dużo. Nie możesz, bo masz malutki brzuszek i musisz jeść po troszku. Po troszku, troszkę. Tak. Taka jesteś, Baśka mała. Może ja cię wezmę do domu dzisiaj, żebyś tu na mnie zmokła. Jak mają przyjść te deszcze, takie mocne. Takie zwyrodne matki cię zostawiły.
pusta butelka, koniec. Chodźcie, wyszczotkujemy trochę. Co tu się dzieje za domowe przedszkole wokół mnie? Szkoda, że już jest tak ciemno i będzie to słabo widać, ale wszystkie cielaki biegają razem. Tato chodzi za mną cały czas. Nasza sierotka. Co, zatkało się? Zatkało się? Dawaj. Dasz radę. Ciepło nie jest na pewno, bo wystudziłem już. Taka dobra temperatura jest do picia. Przyjdziesz, Marysia? Chodź. Nie dobre? Dobre. Dawaj, dawaj. Buty myłam. No i co się stało? Nic, wlazłam w gówno, pewnie Maryśki. No to i się nakarmi. Gdzie ona? Tam na wprost. Musisz wejść w to tam, stado. O? Tam na wprost ciebie, tam. Baśki, spokojnie. Nic wam nie grozi. No. No tobie bardziej. No nie, idź prosto. Piluję, zablokowała ci przejście do Marysi. Zobacz tylko, czy mleko nie za ciepłe jest. Ciepłe? No, nie, 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 nie. Musisz uklęknąć, no.
No i wszystko jasne. Zobaczcie, tutaj widać, jak Maryśka i jej kolega ciągną dwa cycki. Dobre mleko, Marysia? No i gdzie ona będzie z butelki piła? Tu ma takiego kolegę i taką mamę kochaną. A jej nie przeszkadza, widać, że Maryśka tutaj kradnie trochę mleka. A to śmiesznie z drugiej strony wygląda, bo tam są takie cztery cycki małe i one łapią raz jednego, raz drugiego. O, stąd widać. Tu Basia. Raz jeden ciągnie, a później raz, drugi. I tak na przemian. A tam wszystkie krowy łażą. Przyjeżdżam na farmę i co widzę? Oczywiście Maryśkę podłączoną do cycka. Jak żeby inaczej. Maryśka! Przywitałabyś się chociaż. A ta się nawet nie oderwie. Jejku, one zamęczą tą samiczkę. Maryśka! Nie reaguje. Nie reaguje, ty. Bąbel. Trzeba ją zdopać. Takie uterko ma. Maryśka. Maryśka. Ten się bardziej boi niż Maryśka. Jejku. Ej, chodź tu. No to zostaw ją. Maryśka. No i tych dwóch cielaków już chyba nie będzie można rozłączyć nigdy. Ty 118 i 970 Maryśka. To będą najlepsze kumple. A ty co jesteś? Też samiczka. Dwie jałówki. To co zostawimy je w stadzie. Stare poumierają kiedyś. To te zastąpią. Ona jak zahipnotyzowana. Pod tym cyckiem. Maryśka! Tam już mleka nie ma. Puste cycki. Jaka ona, jak się uciepała, cały dziób ma mokry. Ty też jesteś brudny. A to jest najlepsza samiczka moja teraz. Za to, że przygarnęła Maryśkę, sierotkę, pod swój brzuch. To zapunktowała. Maryśka, pokaż się tutaj wszystkim. Zdążysz zjeść. Pokaż się, pokaż ten swój dziubek. Piękny. Urosłaś. Maryśka, tutaj. Nie tam. Chodź tu. Maryśka. Pójdziemy z drugiej strony. Zobaczymy ją. Jesteś! Zobaczmy,
Damy jej spokój. Niech zje do końca.